Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Zrób to samo. Jako że potrzebowałem jakiegoś transformatora do zasilania swojej cewki Tesli, to postanowiłem rozebrać swoją przetwornicę taką z 12 na 230 V. No ale pomyślałem sobie, po co ona ma się marnować? Przecież mogę zrobić o tym film, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak taką przetwornicę zrobić. Konstrukcja jej jest naprawdę prosta. No bo robiłem ją 2 lata temu, więc też moja wiedza była dużo mniejsza niż jest teraz. Ale przetwornica mimo wszystko działa, sprawuje się cały czas, bardzo dobrze się sprawuje. Ani razu przez te 2 lata nie miała awarii mimo kilkudziesięciu godzin pracy. Teraz już jej nie potrzebuję, ponieważ zrobiłem sobie o taką przetwornicę. Ta przetwornica jest już dużo bardziej skomplikowana. Ona w środku wygląda jak mały komputer. Dlatego ja wam pokażę tą prostszą. Zobaczcie, co mamy tutaj w środku. Trochę ciężko będzie to otworzyć, ale dobra, już widać. No jest tutaj takie trafo, a tam dalej jest taki najprostszy driver tego trafa. Tymi lampkami się nie przejmujcie. Tutaj jest układ sterowania tymi lampkami, ale jego nie musicie stosować. Ważne, żeby po prostu mieć sterownik trafa. W sumie już sam nie do końca pamiętam, jak ja tą przetwornicę zrobiłem, jaki tam jest jej schemat, więc muszę ją rozebrać i zaraz zobaczę. Ale może zanim to zrobię, pokażę wam, jak ona działa. Zasila się ją najzwyklejszym 12-V akumulatorem. Włączam ją, tu mam włącznik. Nawet mam do wyboru 2 przebiegi, bo dodałem jeszcze taki kondensator, który robi takiego pseudosinusa z tego prostokąta. Widzicie, odpalam przetwornicę. Wydaje taki brzęczący dźwięk. Palą się tutaj lampki. Teraz już słychać, że to nie jest prostokąt, tylko coś takie, coś a la sinus. Teraz podłączę sobie tu jakąś żarówkę. Taką akurat rozebraną w moim przypadku, bo tutaj mierzyłem częstotliwość. Właśnie w ten sposób możecie zmierzyć sobie częstotliwość. Między innymi nawijając na transformator jakieś uzwojenie dodatkowe. Włączamy. Widzicie, żarówka świeci. Teraz dam tutaj sobie 100, taką żarówkę. Też świeci trochę ciemniej niż normalnie, bo już akumulator jest trochę rozładowany. Ale na dobrym akumulatorze nierozładowanym świeci pełnym światłem nawet taka 100. W mojej przetwornicy już się zapala lampka przeciążenia. Przy 100, jak widzicie. Lampka akumulatora jeszcze nie. Dobra, może przejdźmy wreszcie do schematu przetwornicy. Z tego, co widzę, zrobiłem tutaj klasyczny multivibrator. Czyli tak jak myślałem. I od razu widać po tym, że robiłem to już jakiś czas temu. No bo oszczędność miejsca na płytce była mi obca. Jeszcze wtedy. Widać, jest to dużo bardziej niechlujnie zrobione, ale działa. Przestudiowałem układ swojej przetwornicy. No i wyszedł mi taki schemat. To jest, jak widzicie, klasyczny multivibrator, który steruje tutaj naszymi mosfetami. Oczywiście przez rezystory, które teoretycznie nie są potrzebne, bo tutaj mamy rezystor. Tak naprawdę multivibrator tu tylko rozładowuje te bramki. Jak tranzystor w multivibratorze nie jest załączony, to wtedy ta bramka, to wtedy MOSFET się otwiera. Multivibrator je tylko zamyka. Tutaj jest transformator. Ważne, żeby to był transformator symetryczny, taki 12 V i minus 12 V, lub prościej mówiąc po prostu taki 2 razy 12 V do 230 V. Ten, co ja mam w tej przetwornicy na przykład, to ze wzmacniacza jest wymontowany. Tutaj jeszcze mamy filtr przeciwzakłóceniowy, no i wyjście 230 V. A zasilanie 12V podłączamy tu, no a minus podłączamy tu. To co ważne, to to, żeby nie dawać tutaj kondensatora dużej pojemności. Taki odsprzęgający wystarczy, ponieważ jak dacie tu kondensator większej pojemności, to z powodu tego, że multivibrator nie ma żadnego dead time'u, to znaczy jest taki czas, kiedy oba mosfety są w jakimś tam stopniu otwarte. Tak się dzieje, jeżeli dacie tutaj kondensator większej pojemności. Jak się da taki jak ten, to tego problemu nie ma, bo widzieliście, przetwornica działa. Jak mierzyłem prąd, to jakieś pół ampera pobiera bez obciążenia. No i najlepiej jest do niej podłączać tylko obciążenia rezystancyjne albo takie typu mostek prostowniczy plus kondensator. Żadnych indukcyjnych czy pojemnościowych lepiej tu nie podłączać, bo to jest prostokąt, a nie sinus. I to jeszcze bardzo brzydki, poszarpany prostokąt. Obciążeń rezystancyjnych z regulatorem na triaku też lepiej nie podłączać, bo ja kiedyś rozwaliłem sobie regulator w lutownicy. Tą właśnie przetwornicą. To jest najprostszy schemat przetwornicy z 12 do 230 V. Ma ona różne swoje wady, ale ma też wiele zalet. Jest prosta w konstrukcji. No, w sytuacji awaryjnej, kiedy prąd wam na przykład wyłączą, może się przydać. Te elementy tutaj na schemacie, one nie są krytyczne, ich wartości. Ważne, żeby tutaj było te około jakieś 50 Hz. Wzór na częstotliwość takiego multivibratora, to jak oglądaliście odcinek o multivibratorze, to jest w przypadku, gdy stosujemy takie same rezystory i kondensatory, to jest 1/1,4 razy RC. Z tego wyliczacie sobie, ile powinny wynosić kondensatory lub rezystory. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie należy tutaj podłączać większego obciążenia niż moc transformatora, bo po prostu on wam się przegrzeje. Mój ma 100 W, nawet może więcej niż 100 W, nie wiem, ale on wygląda naprawdę solidnie. Naprawdę masywny, wielki transformator. Jakbyście się bali, że mosfety dostaną przebicia z powodu szpilek, z uzwojenia, można dać tutaj jakieś gasiki. Może jeszcze tak na koniec zmierzmy sobie częstotliwość tej przetwornicy. Mam nadzieję, że ona jeszcze działa. Jedną sondę podłączę pod radiator, bo tutaj jest dren mosfeta. Tylko jeden dren jest odizolowany od radiatora, no a drugą gdzieś do masy muszę znaleźć. No i dobra, zmierzmy sobie, jaka jest częstotliwość naszej przetwornicy. Wychodzi mi tutaj jakieś 9 razy 6. No czyli powiedzmy jakieś 54 Hz. Mniej więcej tak około. Czyli jest ok. Nawet nie muszę, jak widać, sondy podłączać, bo przetwornica generuje dosyć wysokie zakłócenia. A częstotliwość bezpośrednio na wyjściu tych teoretycznych 230 V, no też jest praktycznie taka sama. Jak tutaj jeszcze dorobię sobie te napięcia, przy których miernik się wyzwala, będę mógł też zmierzyć szczytowe napięcie. Ale widać, że są różne szpilki w tej przetwornicy, bo widzicie, jak ustawię to o tak, to już odczytuję wszystko. Ale jak trochę podwyższę ten poziom wyzwalania, to już mój miernik odczytuje tylko te szpilki i to widać. Szpilki są wyższej częstotliwości i wyższym napięciu. Dopiero jak zmienię tryb, no to teraz już szpilki zanikają, ale pobiera większy prąd spoczynkowy. Ta przetwornica, o ta ze schematu nie ma tutaj tego do zmieniania trybów, tych raczej do zmiany przebiegów, no bo chciałem wam pokazać po prostu najprostszą wersję. I to już wszystko na dziś. Jeśli film się spodobał, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i jednocześnie wesprzeć kanał. Subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach.